Siema, właśnie się szykujemy na drugi dzień targów. To jest nasz motel hotel. Siema, gruby, jak tam? Gotowy? Wszystkie to były? Tam, o patrz jakie, pan niczemu nie zasililiście łóżka. Ciewuchy poszczelone. To jest ciekawe, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Bierzemy swoje... O, tu też nie zaścielone te łóżka. Ojej. Hotel mamy lepszy niż w zeszłym roku. Pomóżcie mi! Tu. O ja. Zadzwoń do mnie. Ja, nie, później. Zadzwoń. Ach ja, tutaj jest ten wielki hotel. Wielki hotel. Daniel już, a gdzie co tutaj jest? Winda jest. Mamy windę, taką osobistą, własną. Teraz musimy czekać, aż przyjedzie ta winda. Jak się spało, chłopaki? O, przyjechała nam. My nie pójdziemy schodami, bo mamy dużo tobołów. Co to się wczoraj stało, Tomek? Co się działo wczoraj? Wszystko dobrze. Tak? Nie. Wyspałeś się? Pewnie. Jak było? Daniel, wyspałeś się? A ty? Jedzie ta winda? Nie, pojechała na górę. Ile tu pięter jest? 5. Jesteśmy na drugim. Na drugim. Jest naprawdę dobrze. Tomek, chodź. Nie, nie idź dołem. Tam jest... To ty? Niebezpieczne. No nie, bo cię Michael Jackson złapie. Idziemy na targi. Drugi dzień targów. Ostatni. I powrót na bazę. O, jest... Winda, chodź. No dalej wchodzić, kurwa, nie jest. Weź jedną torbę, ja 2 plecaki. Nie zmieścimy się. Zmieścimy się. Tak, to nie. Max Payne. Max Payne. Przenosimy się w czasie, kapsułą. Gościu chciał mi zrobić duplikat i wykasował mi samochód z systemu. To ja oddam klucz. I zrobił nową. A gdzie tu masz samochód? Alarm się włączył, samochód zniknął. No, nie ma auta w systemie. Tak? Nie ma auta w systemie. To czym my dojedziemy do targu? Nie ma. Ale to powiem panom, mieliśmy ostatnio taką bardzo ciekawą sytuację. Goście się zdenerwowali, bo koleżanka nie wydała właśnie tej karty parkingowej. Mhm. I... to byli obcokrajowcy, wykręcili szlaban i wyjechali. A szlaban wzięli ze sobą? Nie, wynieśli w pole tam gdzieś, bo tam jest ten duży ten parking. No ale tam jest przecież gościu, tam co pilnuje, nie? No to gościu też dostał. Znamy człowieka, co by ten szlaban przytulił. Był na rynku w Warszawie. Dobrze, to tu jest taka... We Wrocławiu. Dzięki bardzo. To mówisz, że od 12. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak, to my już... Tomek poszedł szukać tych Rumuńczyków jednak. Tomek! Tomek! Jaka historia! Tomek! Alarm się włączył nam w pokoju i był kolega wyłączać alarm. Pożarowy. Po 12, klapy dymowe. Prysznic brałeś o tej godzinie? No twoje. Ale mój prysznic był mocno gorący. No widzisz to przez Kubę wszystko. Jak przeze mnie? To tata taką wodę lał. Nie, ty się kąpałeś o 10:00. A gdzie ten parking? Tu na rodę. Nie wierzę, co się dzieje. Jesteśmy na Piłsudskiego. Hotelu cudów. Domowe pierogi, a to nasz hotel był tam. O. Galicja, nie, Polonia. Byś wziął, ja wezmę reklamówkę. Tylko szlabanu nie wystawiaj, Daniel. Chłopaki, ten hotel był lepszy niż tamten w zeszłym roku? Jak oceniacie to? Lepszy, nie? W tym, co się coś działo. Nieustannie. Jak nawet nie... pod naszą nieobecność. Jak nie alarm przeciwpożarowy. O ja. Ciekawostka. Naprawa sprzętu audio-wideo z URT. Ciekawe, czy ktoś taki sprzęt jeszcze posiada. To jest radio Złote Przeboje. Co się zaczyna? O, tak jak Kuba mówił, już zaczyna się. Siema. 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 Siema, Daniel. Jak tam KTM? Kiedy kupujesz KTM-a? Właśnie szukam. Jesteś... I właśnie szukasz, a pokaż, co się znalazł. A ty głupi jesteś jednak. Tomek, jak się czujesz? Wzorowo. A powiedz, co z tym Afgańczykami wczoraj wyszło? Niedobrze. Ale oni cię osaczyli, otoczyli? Ostatnio grubo było. Ale nie, no powiedz, ale no, weź, no, demonstruj. No będę demonstrował, to musimy być w 5. No wyszedłem. No jest nas 3, to rozstaw. Za rogów wyszedłem, nie? No i... Bum. I bum, nie? Ojej, no jak to tu się dzieje? No i nagle tak jak stanęli, to już byłem... No nie, no z tyłu nie było, nie? Ale już tak... Aha. Mówię, dobra. I po jakiemu mówili? Nie mam pojęcia, ale nie po polsku. Nie po polsku. No po jemu, nie? Słuchajcie, no taka akcja była z Tomkiem wczoraj nocna, ale przeżył jest, byliśmy po niego, czyli ekipa się sprawiła, nie? Daniel bojowy, wiesz. W międzyczasie nawet służby pożarnicze interweniowały. No, tak. Pod naszym obecność. No było kozak. O, Kuba teraz wsiada na swojego. Słuchajcie, no jest fajnie na tych targach. Działa, bro. Daniel tutaj w kadr wszedł, nie? Widać, że zmęczony, nie? Jak masz na imię? Łukasz. Łukasz. Słuchaj, zgarniasz u nas koszulkę Lita, dlatego, że powiedziałeś, że interesuje cię treść filmików, a nie w czym jeżdżę. Jakie ciuchy, jak masz na imię? Kacper. Kacper, a gdzie jest jeszcze kolega? On poszedł gdzieś, a to Marcel jest. O, Marcel uciekł przed kamerą. Słuchaj. To od razu ją ubieraj. Oczywiście. Tutaj? Tutaj, a ja. Aha. Dzieje się, nie? A wiesz dlaczego zgarnął? Ale powiedział, że dla niego się liczy treść. Zawartość filmu, a nie ciuch. A ty wygrałeś. No ja pamiętam, no. Będziesz na filmie. Leci na to. Mogłeś na bluzę zagłożyć, bo to jest, wiesz... A i pozdrawiamy Kubę Łabudę i niech żałuje, że nie przyjechał. Dokładnie. No koniecznie. Jak do Bleka można nie przyjechać? No właśnie. No wiesz ty co? Koszuleczka siedzi. No popraw sobie do tyłu. A to będzie na filmie? A ja. No i dobrze. Pozdrawiamy. No fajnie, że wbiliście. Dziękujemy. Takie krótkie odcinki, ale będą. Dziękujemy. Teraz musimy kumpla szukać. Wbił Mateusz z tatą Radkiem. Radek ciągle ogląda wszystkie odcinki. Tak jest. Niżej puszczę. Mateusz tutaj dostał na zachętę koszulkę właśnie Lita. A tata, trzymaj smyczkę. Dzięki. Na klucze. Do nowej Yamahy. Tak jest. Patrz, jak ulał. Super. Chłopaki zarażeni motocyklami. Tak jest. I tak trzymać, nie? Tak jest. Dokładnie. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.